Jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienia otoczenie wokół nas? Drogie dzieci i drodzy rodzice, wystartował po raz drugi konkurs plastyczny, który zakończył się w pierwszej edycji znakomitym sukcesem. Konkurs plastyczny dla dzieci. Dzieci przygotowują prace plastyczne, technika jest dowolna, inwencja zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni dziecka. Można wygrać cenne nagrody rzeczowe. Drogie dzieci, pokażcie, jak dzięki środkom unijnym yy, przeznaczonym na rybactwo zmienia się wasza najbliższa okolica, waszej gminie, waszym powiecie, waszym województwie. Warto wziąć udział. Zachęcam do tego.